Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam również obecnych na sali Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziału i Pracowników Urzędu Miasta. Szanowni Państwo, wiem, że sesja nie rozpoczęła się punktualnie, ale jest to związane z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce tutaj, można powiedzieć, w gościnie Kancelarii Rady Miasta Kalisza i prosiłbym Pana Prezydenta, zanim przystąpimy do dalszych czynności, o zabranie głosu, żeby niejako usprawiedliwił, jakim to pozytywnym wydarzeniem jest, z jakim pozytywnym wydarzeniem jest związane dzisiejsze opóźnienie. Proszę Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, bardzo przepraszamy za to małe opóźnienie, ale myślę, że warto było poczekać dzisiaj w obecności ministra pana Michała Cieślaka oraz prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Podpisaliśmy umowę na przejęcie działki ponad 4 hektarów gruntu, na którym to terenie zamierzamy już niebawem wybudować ponad 200, ile dokładnie to się okaże w wyniku projektu, do którego zaraz przystąpimy. Także kilkaset mieszkań w ramach rozwoju mieszkań społecznych w Kaliszu, także to bardzo dobra decyzja, zwłaszcza dla osób młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy i nie mających jeszcze zdolności kredytowej, także o kolejnych etapach będziemy Pana Przewodniczącego i Wysoką Radę informować. Także jeszcze raz bardzo przepraszam i dziękuję za gościnę, Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przypominam, że dzisiejsza sesja ma taki, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, dualny charakter, bo z jednej strony łączymy się poprzez Zooma i tutaj dla Państwa radnych i dla naczelników jest to rozumiem. Czy tutaj od kwestii technicznych gdzieś... Bo przypominam, że też można obserwować naszą sesję przez YouTube'a, ale to dla tych, którzy są zainteresowani właśnie obserwowaniem naszych obrad. Natomiast dzisiejsze obrady pod względem technicznym dla radnych, dla naczelników odbywają się oczywiście przez platformę Zoom i przez e-sesję. Ja mam takie pytanie i taką prośbę, będę miał o potwierdzenie na zasadzie takiej, że Pan Prezydent jeszcze raz powie, wyjaśni przyczyny jakby tego opóźnienia i czy on będzie słyszalny. Też prosiłbym o informację tak, zwrotną. Tak, proszę, jakiś znak sygnał. Czy jest Pan Prezydent słyszalny? Ale, a czy ja jestem słyszalny? Ja jestem słyszalny, czyli problem jest z tym mikrofonem, który jest tutaj. Panie Prezydencie, żeby nie przedłużać, w związku z tym ja udostępnię po prostu Panu Prezydentowi na chwilę swoje miejsce. I ale to tak. I tak nie zmienia faktu, że nie będziemy słyszalni za moment. Także tak, także tu myślę, trzeba że trzeba by Szanowni Państwo, jakieś wsparcie techniczne tutaj uruchomić. I czyli tego mikrofonu nie słychać, który jest przy mównicy. Aha, rozumiem, czyli jeżeli... Rozumiem, to tym bardziej Panie Prezydencie, poprosiłbym jednego, bo mówię, obradujemy głównie przez Zooma. Mikrofon można przemieszczać. Nie do końca, to może się rozłączyć na kamerę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem bardzo przeprosić za to małe opóźnienie, ale mieliśmy tutaj dzisiaj dosyć istotne spotkanie w obecności Pana Ministra Michała Cieślaka oraz Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Podpisaliśmy umowę na przekazanie ponad 4 hektarów gruntu na rozwój mieszkalnictwa społecznego w Kaliszu. Przystępujemy razem ze spółką Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego do dużej inwestycji budowy kilkuset
mieszkań, bardzo atrakcyjnych i tanich mieszkań skierowanych zwłaszcza do ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy i często nie posiadają zdolności kredytowej. Także myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Kalisza, również dla Państwa, bo wiem, że los tych młodych ludzi leży wszystkim radnym na sercu. Także Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za gościnę. Niestety nie byliśmy w stanie Pana Ministra i Prezesa przyjąć w remontowanym ratuszu. Także dziękuję za gościnne progi i przepraszam za małe opóźnienie. Mam nadzieję, że nie będzie miało to wpływu na obrady dzisiejszej Rady Miasta. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że tym razem był Pan Prezydent słyszany i że radni słyszeli. Tak, widzę, że tak. Dobrze. Szanowni Państwo, w chwili obecnej poprzez SMS zostanie wysłany komunikat do Państwa radnych z prośbą o potwierdzenie kworum na dzisiejszych obradach. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Szanowni Państwo radni, proszę o naciśnięcie przycisku kworum na Państwa tabletach. Szanowni Państwo radni, z uwagi na zdalny charakter sesji i z uwagi na zaangażowanie środków technicznych, prosiłbym w razie czego o zgłaszanie jakichkolwiek problemów technicznych nam, jeżeli by się okazało, że nie mają Państwo wiedzy o tym, co się w danym momencie dzieje na sesji, czy też jest jakieś istotne opóźnienie. Prosiłbym, żebyście Państwo zgłaszali te problemy. Ja w chwili obecnej proszę jeszcze o potwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku kworum obecności Państwa radnych. Nie potwierdzili jeszcze swojej obecności pan radny Sławomir Chrzanowski, pani radna Elżbieta Dębska, pan radny Marcin Małecki, pan radny Roman Piotrowski, pan radny Piotr Mroziński i pani przewodnicząca Kamila Majewska. Czekamy za potwierdzeniem kworum pana radnego Marcina Małeckiego i pana radnego Romana Piotrowskiego. Widziałem na pewno, że pan radny Marcin Małecki jest na platformie Zoom. Nie wiem, czy to jest kwestia związana z tym, że w jakiś sposób ma problemy. Ma problemy z głosowaniem. Z głosowaniem. Aha, no ale to. To dobrze. A pan radny Roman Piotrowski? Czyli jeszcze został pan radny Marcin Małecki, pan radny Roman Piotrowski już się. Przepraszam, bo ja nie słyszę, może pan radny chciał tutaj coś powiedzieć. Nie wiem, czy on ma włączony, wyłączony mikrofon czy u siebie. Mam włączony. Halo, słychać mnie? Tak, halo? Słychać pana radnego. Mam problemy z tabletem technicznym odnośnie haseł. Aha. Panie radny, w takim razie, czy zgłaszał to pan już informatykom naszym? Tak. Aha. I tak, czy zgłaszałem. Pracujemy nad tym. I rozumiem, że pracujemy nad tym. Ja oczywiście uznaję, że pan radny jest obecny i przed jeszcze głosowaniami oczywiście będę czekał, aż pan radny się będzie mógł brać udział w głosowaniach, tak? Żeby było jasne. Dobrze, dziękuję.
Dobrze. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 32. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Punkt drugi, rzymski, propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 32. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 13 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał, natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie projektów uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Otrzymaliście je Państwo do wiadomości. Proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie i tu znowu się uchylę Panu Prezydentowi, bo żeby było przez... Nie wiem, czy mikrofon... To jest nasz od Zuma? Od Zuma jest? Ten, który się na imię. Ten, tak? Nie wiem, czy starczy nam kabla, czy nie starczy. Dobrze, to Panie Prezydencie, myślę, że łatwiej będzie, jeżeli się zamienimy miejscami. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku z wcześniejszym przekazaniem tych 5 projektów uchwał oraz w związku z pracami, jakie jeszcze do późnego wieczora dnia wczorajszego prowadziliśmy z częścią radnych oraz tutaj ze służbami i Rady Miasta oraz pracownikami urzędu, chciałbym prosić Pana Przewodniczącego o poddanie pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad Rady Miasta Kalisza w dniu dzisiejszym o następujące uchwały. Pierwsza jest to uchwała Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. I chodzi tu, Panie Przewodniczący i Wysoka Rado, o tę uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca oraz uchwałę Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. I to dotyczy również tej metody od naliczania opłaty od mieszkańca. Bardzo proszę o niepoddawanie pod głosowanie w porządku dzisiejszych obrad następujących uchwał. To jest tej uchwały odnośnie wyboru metody ustalenia opłaty od wody oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, jakby uzupełniającej tę uchwałę pierwszą, ustalającą opłatę od wody. Oraz w sprawie zwolnienia, tą trzecią uchwałę również prosiłbym nie głosować, w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że ja przedstawiłem Wysokiej Radzie te dwie metody wyboru opłaty, w związku z tym, że jesteśmy po otwarciu ofert na wykonanie usługi odbioru odpadów od mieszkańców w Kaliszu, zachodziła konieczność urealnienia tej stawki do poziomu, który wynika właśnie z rozstrzygnięcia tego przetargu.
zaproponowaliśmy dwie metody. Metoda odwody, która w założeniu miałaby uszczelnić system i wychwycić tych mieszkańców, czy też te lokale, które jakby w tym momencie są niezgłoszone i jakby wyłączone z tego systemu. Natomiast ze względu na to, że ponieważ my oczywiście obserwujemy cały czas tą dyskusję, która się przy tej okazji przetoczyła, jesteśmy jakby otwarci również na głos mieszkańców, tak, którzy również w tym zakresie się bardzo szeroko wypowiadali. Mieliśmy tu również takie bezpośrednie zgłoszenia, no i takie szerokie konsultacje były i przez zespół prezydencki, ale również przez poszczególne kluby przeprowadzone. Zdecydowałem się na to jednocześnie przy pewnych zagrożeniach takich formalnych, ponieważ szanowni państwo, jak pewnie wiecie, ta uchwała chociażby w mieście Warszawa została zakwestionowana, te zapisy przez RIO w tej chwili, i baliśmy się w tym momencie tą ścieżką iść. Zdecydowałem się na wyeliminowanie tej metody. Dla nas dzisiaj najważniejsze jest, aby ustalić nową stawkę odbioru za odpady komunalne, z tego względu, że jak państwo wiecie, ta stawka, która obowiązuje w tej chwili, ona nie odpowiada rzeczywistości. Musieliśmy na tutaj poprzedniej sesji dopłacić 9 milionów złotych do tego systemu, co wynikało z tego, że ta przyjęta stawka, która obowiązuje w tym roku, no, nie odpowiada jakby realnym kosztom funkcjonowania tego systemu. W związku z tym, aby doprowadzić tę sprawę do porządku przed chociażby służbami Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale również przed panem wojewodą, my musimy tę stawkę urealnić. W związku z tym ta zaproponowana metoda od osoby w ocenie radnych, w ocenie mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa, wiąże ze sobą, niesie ze sobą jakby najmniejsze ryzyka, i dlatego zdecydowaliśmy się do głosowania Wysokiej Radzie przedstawić tę jedną metodę. Jednocześnie chciałem bardzo gorąco podziękować tym radnym, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pracę nad dopracowaniem tej uchwały. W wyniku tej współpracy i tych wniosków klubu radnych PiS wprowadzamy dodatkową ulgę dla osób najniżej uposażonych, korzystających z chociażby z pomocy społecznej, i myślę, że to jak najbardziej właściwa decyzja, i tu za tę sugestię chciałbym podziękować, oraz za wniosek pani radnej Kamili Majewskiej, która, na której wniosek również wprowadziliśmy tę ulgę od rodzin wielodzietnych, czyli od tych rodzin, które korzystają z karty dużej rodziny. Myślę, że w wyniku tych zapisów te osoby, o których powiedziałem i których dotyczyć będą te ulgi, dla nich ta stawka, która w tej chwili obowiązuje, nie wzrośnie. Natomiast dla pozostałej reszty mieszkańców, którzy produkują odpady, stawka będzie wynosiła dla zabudowy wielorodzinnej 29 zł i dla zabudowy jednorodzinnej, w której nie prowadzi się kompostowania odpadów bio, 31 zł. Zniżka za kompostowanie odpadów wynosi 2 zł, czyli można powiedzieć, że przy prowadzeniu właśnie kompostowania ta stawka zrówna się ze stawką za tę zabudowę wielorodzinną. Szanowni państwo, my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to urealnienie kosztów jest zawsze kłopotliwe
dla radnych, ponieważ wiąże się z delikatną podwyżką tej stawki. Natomiast no niestety ten system jest tak skonstruowany, że jesteśmy do tego zobligowani. System musi się samobilansować. On do tego czasu nigdy nie udało się tego zrobić. Mam nadzieję, że w tym przypadku rzeczywiście tak się stanie i tej dopłaty z budżetu miasta w przyszłym roku nie będzie. Dzięki temu nie będziemy musieli rezygnować z inwestycji, ponieważ no wiadomo, że jeżeli musimy dopłacić, to te pieniądze trzeba gdzieś znaleźć. Najczęściej szuka się ich właśnie w inwestycjach. Jednocześnie, Szanowni Państwo, chciałem zapewnić Wysoką Radę, że my cały czas podejmujemy starania i myślę, że one już będą widoczne od początku roku, które wpływają na to, że ta cena, jeżeli nie spadnie, to te działania nasze, które podejmujemy między innymi ze spółką PWiK, ma wpłynąć na to, że, no, że zatrzymamy chociażby wzrost tej stawki, a przy jednoczesnej, no, szeroko pojętej edukacji, tak, i zmniejszaniu ilości produkowanych odpadów, zakładamy, że ta stawka może nawet w przyszłym roku spaść. Także, Panie Przewodniczący, tak jak powiedziałem wcześniej, zgodnie z tym pismem, które do Państwa do Rady złożyłem, proszę o przyjęcie porządku obrad, jak wnosiłem na wstępie. Jednocześnie chciałem podziękować jeszcze raz służbom Urzędu Miasta, panią również tutaj z Kancelarii Rady Miasta za to, że jeszcze do późnych godzin wieczornych wczoraj tutaj nam pomagały, tak żeby zapewnić. Szanowni Państwo, i tu jeszcze gorący apel do wszystkich radnych, że to przyjęcie tych uchwał w tym kształcie, który my zaproponowaliśmy dzisiaj, spowoduje to, że od stycznia wejdą nowe stawki i my nie będziemy w sytuacji, że jak to się mówi potocznie, zjadamy swój ogon, ponieważ już od stycznia będziemy pobierać taką kwotę, która zagwarantuje nam, że nie będziemy musieli dopłacać do tego systemu, czyli tyle, czyli po prostu ta stawka będzie urealniona, ponieważ jak już Państwo doskonale wiecie, znamy liczbę deklaracji, mamy ilość śmieci, którą również w stanie jesteśmy oszacować mniej więcej na podstawie tegorocznego zużycia oraz aktualne stawki, które wynikają z rozstrzygniętego przetargu. Także Panie Przewodniczący, bardzo proszę, przedstawiam tutaj te swoje wnioski i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. W związku z powyższym proponuję rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Punktu 14. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalania i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza, aktualizacja, przekazanego Państwu 20 listopada. 15. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu mam prośbę taką, żebyście Państwo radni za pośrednictwem e-sesji prosili o głos i wtedy ja mam wyświetlone. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Godziński, słucham. Chcieliśmy dopytać, ponieważ no, warunki i tak nie są komfortowe na Zoomie. Nie będziemy głosowali uchwał odnośnie naliczania metod odwody i nie będziemy głosowali projektu uchwały też, która dotyczyła rodzin wielodzietnych, dużych rodzin. W e-sesji, w porządku obrad mamy po kolei uchwały w sprawie wyboru metody od osoby i podwyżki 31,29. Następna jest ulg dla osób kompostujących i koniec. A pan prezydent mówił coś o ulgach dla rodzin wielodzietnych. Szanowny panie radny, już mówię, o co chodzi, ponieważ
Będzie autopoprawka ze strony pana prezydenta wprowadzająca ulgi dla dużych rodzin i ulgi dla osób najbardziej, można powiedzieć, najgorzej sytuowanych w ramach tej uchwały, która ustala stawki. Autopoprawkę też państwo radni mają w informatorze, tą, którą będzie zgłaszał pan prezydent. Także macie państwo tą autopoprawkę. Trzeba w pismach, w dokumentach, jest tam na pewno. Dziękuję bardzo, a ja dalej przedstawiam państwu, jeżeli chodzi o kwestie związane z jakie jeszcze projekty uchwał wpłynęły. 15 projektów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Tyniec, przekazanego 20 listopada. 16 projektów uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, przekazanego 21 listopada. 17 projektów uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przekazanego 21 listopada. 18. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, przekazanego 21 listopada. 19. Projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039, przekazanego 21 listopada. 20. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadanie skargi pana na komendanta Straży Miejskiej Kalisza, przekazanego 23 listopada. 21. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadanie skargi pana na prezydenta miasta Kalisza, przekazanego 23 listopada. 22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza, przekazanego 23 listopada. 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, przekazanego również 23 listopada. 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, przekazanego 25 listopada. Ponadto 23 listopada została wypracowana autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. I to jest właśnie ta autopoprawka, o którą pytał pan radny Grodziński. Proszę zatem państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza, aktualizacja. Kto z państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Mam takie pytanie i prosiłbym tutaj o udzielenie odpowiedzi, czy pan radny Marcin ma... A, widzę już, że może głosować. Dobrze, dziękuję. Pan radny Roman Piotrowski, pani przewodnicząca Kamila Majewska, pan przewodniczący Eskandar Wich. Jeszcze czekamy za państwa głosem. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca. Dobrze, to ja w tym momencie jeszcze zamknę, to zamknę głosowanie, a prosiłbym o wyjaśnienie problemów technicznych. Zamykam głosowanie.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Tyniec. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Pan radny Roman Piotrowski. O, widzę, że pani Kamila Majewska, pani przewodnicząca, ma już możliwość głosowania. Pan Roman Piotrowski. Tak, już pani przewodnicząca ma. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Państwo radni, pan Tomasz Bezen i pan Marcin Małecki jeszcze. Pan radny Marcin Małecki. 15 głosów za, 6 głosów przeciw, 2 wstrzymujące. Dziękuję bardzo Państwu radnym. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję Państwu radnym. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 20 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Thank you.
Pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Piotr Mroziński. Pan radny Piotr Mroziński. Czy mogę prosić, czy jest może pan radny tutaj obecny, żebyśmy zweryfikowali, czy ma jakieś problemy techniczne? Przepraszam, jeżeli mógłbym prosić pana z obsługi technicznej, żeby zweryfikować, czy pan radny Piotr Mroziński jest na łączach. Mogę prosić? O, już, dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 21 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Grzegorz Chwiałkowski, pan radny Radosław Kołaciński. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 22 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Czekamy jeszcze za oddaniem głosu pani przewodniczącej. Czy pani Kamila mnie słyszy? Czy są jakieś problemy techniczne? Rozumiem. Na tę chwilę może zamknę głosowanie, bo tu i tak nie wpłynie to na wynik. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących, ale będę prosił tutaj o próbę kontaktu z panią przewodniczącą. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad. Pani Kamila Majewska prosi o zabranie głosu, proszę. Panie przewodniczący, to jest druga sesja, na której mam problem z komputerem, z tabletem.
Niestety nie pojawia mi się głosowanie w ogóle. Na jednych mi się pojawia głosowaniach, na innych tak jak teraz nie. I pomimo, że wciskam, cały czas przycisk głosowanie to... Rozumiem. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że te problemy techniczne miną. Ja przypominam, że oczywiście można, jeżeli głosowanie się nie pojawia, prosiłbym najpierw o spróbowanie tej opcji z wciśnięciem przycisku głosowanie po lewej stronie tabletu i miejmy nadzieję, że wówczas to głosowanie się pojawi. Jeżeli nie, a będzie Pani Radna tutaj, Pani Przewodnicząca w jakiś bardzo chciała zabrać głos, to proszę też od razu o zabranie głosu w dyskusji. Mi się od razu tutaj wyświetla i wtedy też będziemy wiedzieli, w jaki sposób zareagować. Dobrze? Pan Artur Kijewski jeszcze. Proszę, Pan Artur. Panie Przewodniczący, przepraszam, że w tej chwili wykorzystuję, ale skoro Pani Przewodnicząca Majewska zgłosiła temat kolejny raz, prosiłbym naprawdę o, nie wiem, nie chcę składać wniosku, ale to może być może już Kancelaria Rady Miasta w sprawie tych tabletów. Naprawdę to już może oddajmy je do Muzeum Historii Przemysłu, do Patówka i żeby jakieś były nowe, bo niestety czeka nas więcej głosowań takich, więcej posiedzeń na razie i te problemy będą się nasilały. No te tablety niestety już się naprawdę mocno zużyły. To już tablet jest, mają chyba 4 lata bodajże. Także przy średniej żywotności takiego tabletu 2 do 3 lat to w zasadzie już pracujemy na sprzęcie takim troszeczkę przedpotopowym. Dziękuję za tę uwagę. Z tego co wiem, to Wydział Administracyjno-Gospodarczy podjął takie starania. Pan Artur Kijewski, wniosek formalny? Nie, tylko chciałem po prostu prosić, żeby zaapelować w tym momencie, skoro Pani Majewska zgłasza kolejny raz i będzie to... Ja widzę, że u innych też późno to działa, to wszystko długo się odpala i tak dalej, także prosiłbym, gdyby można było jakoś zintensyfikować te działania odnośnie tych tabletów nowych. Ja już powiedziałem, że oczywiście nie nawet jako radnym można by, nie można potrącić mi z mojej tutaj diety, ale jeżeli trzeba taki zakup zrobić, bym prosił o uwzględnienie tego, no bo to jest nawet inne w ogóle warunki pracy są z takim tabletem nowym niż z tym obecnie, co mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Przechodzimy do kolejnego rozszerzenia. Proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 23 arabski. Znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu zarządu dróg miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? ...23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 24 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. ...23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 13 arabskim punktów od 14 do 24. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 rzymski, przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 31 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4 rzymski, sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos?
Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu, punktu piątego rzymskiego, podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Nadania nazwy dla ronda oraz drogi na terenie miasta Kalisza strony 1-4 w materiałach sesyjnych. We wrześniu bieżącego roku przewodniczący Rad Osiedla Dobrzec P i Dobrzec W przedłożyli wspólną propozycję nadania dla nowo wybudowanego ronda na drodze krajowej nr 25 na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego nazwę Rondo Honorowych Dawców Krwi. Z podobną propozycją wystąpiła wcześniej Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa w Kaliszu. Ponadto prezydent miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy nowej ulicy, która powstała w wyniku dokonanych podziałów nieruchomości realizowanych w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. trasą bursztynową. W październiku 2020 roku Rada Osiedla Rypinek zaproponowała nazwę ulicy Azaliowa. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Przewodnicząca Kamila Majewska. Ponieważ tutaj głos akurat nie będzie decydujący, w związku z tym pozwolę sobie zamknąć głosowanie. Prosiłbym też służby techniczne o to, żeby się skontaktowały z panią przewodniczącą, żeby pomóc. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 2. Uchwalenia programu współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Strony 5.18. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program powstał na gruncie zapisów ustawowych, opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dotychczasowych doświadczeń. Obejmuje wybrane najważniejsze sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które miasto Kalisz zamierza realizować wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa zasady i formy tej współpracy. Program został poddany wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał od głosowania, proszę nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, ja miałbym taką propozycję, bo jednak jedna z pań radnych, nasza wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza,
ma tutaj problemy, mocne problemy techniczne i w związku z tym mam taką prośbę o konsultację i ewentualnie wypracowanie jakiejś metody, bo być może będzie niezbędne to, żeby pani wiceprzewodnicząca zjawiła się tutaj ewentualnie czy na innym urządzeniu technicznym. W związku z tym przepraszam najmocniej, ale ogłaszam 15 minut przerwy, żeby to dograć, żeby tutaj nie było problemów technicznych i żeby pani wiceprzewodnicząca też miała możliwość wzięcia udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. 15 minut przerwy.
Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Aha, no właśnie. Raz, dwa. Czy słyszę? Czy słychać na Zoomie? Raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dwa, trzy, cztery, raz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Co słychać? Nie, nic nie. Aha, nic nie. No. No, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Czy nas słychać? Czy mnie słychać? Słychać was dobrze. O. Kamila, ciebie słychać, tak. Ja się słyszę. Mhm. Ale czy słychać? Czy słychać nas z sali sesyjnej? Tak, słychać pana teraz jak z mównicy. Pan mówi, dobrze. Proszę się powtórzyć te. Raz, dwa, trzy, jakieś coś, raz, żeby potwierdzić. Raz, dwa, trzy, dobrze. No. Raz, dwa. Czy dać trochę głośniej, tak? Pytam się, czy dać jeszcze głośniej. Ten dźwięk. Zgadza się, teraz głośniej jest problem. O, dobrze. Tak, tak. Tutaj głośniej, Michał. Okej, okay, już jest dobrze, Michał?
Szanowni Państwo Radni, już tak, mikrofon jest włączony, czy... Szanowni Państwo Radni, mam nadzieję, że problemy techniczne już nie będą dotyczyły żadnego z radnych, ani żadnej z pań radnych. W związku z tym wznawiam obrady. Na początek chciałbym prosić Państwa radnych o naciśnięcie, potwierdzenie. Jeszcze chwileczkę, bo jest tutaj problem. Teraz ja nie mam podglądu, co się dzieje. Za chwilę będę prosił Państwa radnych o to, żebyśmy, zanim przystąpimy do dalszych obrad, potwierdzili jeszcze raz kworum. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie kworum poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Pan radny Tomasz Bezen, pan przewodniczący Skandarwich, pan radny Dariusz Grodziński, pan radny Sławomir Lasiecki, pan radny Piotr Mroziński. Proszę jeszcze o potwierdzenie kworum. Pan radny Tomasz Bezen, pan radny Sławomir Lasiecki. Proszę o potwierdzenie kworum. Pan radny Sławomir Lasiecki. Czy pan radny Lasiecki jest na Zoomie? Czy pan radny Sławomir Lasiecki słyszy mnie, czy ma jakieś problemy techniczne? Nie słyszę pana radnego. O, już tak? Potwierdzone. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, jeszcze jedna prośba. Gdyby ktoś z Państwa radnych rzeczywiście miał tutaj problemy związane z oddawaniem głosu, problemy techniczne, proszę dawać nam znak, żeby Państwo radni mogli po prostu w pełni zaangażować się w sesję. Przechodzimy do punktu trzeciego w punkcie piątym rzymskim, uchwalenie wieloletniego programu współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025, strony 19-27. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość organowi jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program taki pozwala w perspektywie dłuższej niż rok budżetowy nakreślić kierunki i formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Stanowi również podstawy do kontraktowania w trybie wieloletnim zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program powstał na podstawie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dotychczasowych doświadczeń. Program również poddany został wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Tomasz Bezen. Czy pan radny Tomasz Bezen mnie słyszy? Czy jest tutaj jakiś problem techniczny? O,
O, już jest, dobrze. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 4. Uchylenie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów, strony 28-29. W lutym bieżącego roku Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Kaliszu repatriantów i ich rodzin, która przygotowana została w celu umożliwienia repatriacji Polakom pozostałym na wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Wymieniona uchwała umożliwiała wnioskodawczyni wraz z mężem osiedlenie się na terenie miasta Kalisza. Jednak w październiku zainteresowana poinformowała, że wraz z mężem podjęli decyzję o zamieszkaniu na terenie innej gminy i nie skorzystają z zaproszenia do osiedlenia w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Dariusz Grodziński. Proszę o oddanie głosu. Pani radna Barbara Oliwiecka, czy tutaj są jakieś problemy? Czy możemy przez Zooma kontakt z panią Barbarą, czy coś? Mam wyciszonego. Szanowni Państwo, w tym momencie zamykam głosowanie. Jeżeli pani radna Barbara Oliwiecka ma jakieś problemy, to proszę też o kontakt z kancelarią. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 5. Zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów, strony 30-31 materiałów sesyjnych. Zgodnie z zapisami uchwały umożliwia się osiedlanie na terenie miasta Kalisza wskazanej imiennie obywatelce narodowości polskiej, która wraz z mężem i córką ubiega się o repatriację do Polski. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A6. Uchylenia uchwały w sprawie ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w mieście Kaliszu ze zmianami stron 32-33. W styczniu 2009 roku Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w mieście Kaliszu, którą zmieniono w listopadzie 2012 roku poprzez rozszerzenie katalogu miejsc wolnych od spożywania alkoholu. Rada Miejska Kalisza wprowadziła na terenie miasta Kalisza stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, w szczególności na klatkach schodowych i innych ciągach komunikacyjnych w budynkach, w piwnicach, na strychach, w garażach oraz na posesjach wokół tych budynków, w szczególności w bramach, na dziedzińcach, na podwórkach, na cmentarzach i na placach zabaw dla dzieci. Powyższe rozwiązania powstały z inicjatywy ówczesnych radnych w poczuciu potrzeby zapewnienia mieszkańcom spokoju, porządku i bezpieczeństwa.
Przeprowadzona w okresie czerwiec-sierpień 2020 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wskazała, że uchwała w tej treści jest niezgodna z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ ustanawiając zakazy lokalne, gmina musi je zindywidualizować i uzasadnić szczególnym charakterem miejsca. W związku z nałożeniem przez Najwyższą Izbę Kontroli zobowiązania na prezydenta oraz Radę Miasta Kalisza do podjęcia działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów prawa miejscowego sprzecznych z ustawą, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 7. Określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Strony 34-36 materiałów sesyjnych. Stosownie do zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość środków funduszu przeznaczonych na te zadania. Projekt uchwały zmierza do pełniejszego wykorzystania środków, przekazania oszczędności wobec niedoboru środków i dużego zapotrzebowania osób niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kalisza nr 17/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2020 rok, strony 37-39. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawki dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 roku kompleksu sportowego przy ulicy Łódzkiej 1929, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 9.
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym. Warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, strony 40-43 materiału. Wywołanie niniejszej uchwały spowodowane jest koniecznością dostosowania okresu jej obowiązywania do wydłużonego czasu stosowania rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, to jest do 31 grudnia 2023 roku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 10. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, strony 44-45. Niniejszą uchwałą określono wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. W przedkładanym projekcie uchwały stawki podatku podwyższono o 3,9% w porównaniu do roku bieżącego, z wyłączeniem stawki przewidzianej dla budynków pozostałych oraz stawki podatku od nieruchomości od gruntów określonych w paragrafie 1 punkt 1 litera D. Brak wzrostu stawki przewidzianej dla budynków pozostałych jest podyktowany m.in. faktem, że podobne funkcje spełniają części budynków mieszkalnych, które są opodatkowane znacznie niższą stawką. Natomiast stawka podatku od nieruchomości od gruntów ulega zwiększeniu w związku z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów. Natomiast Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej nie wypracowała pozytywnej opinii. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski, pan radny Marcin Małecki. 12 głosów za, 11 głosów przeciw. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 11. Zwolnień od podatku od nieruchomości, strony 46-48. Zwolnienia wprowadzone niniejszą uchwałą są kontynuacją dotychczasowych zwolnień obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem zwolnienia dotyczącego powierzchni cmentarzy obejmującej powierzchnię grzebalną, powierzchnię zieleni, dróg, placów oraz terenu potrzebnego pod dom przedpogrzebowy, część gospodarczą cmentarza i pod budynek administracyjno-mieszkalny oraz powierzchnie użytkowe domów przedpogrzebowych. Brak kontynuacji tego zwolnienia wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy którego zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. W uchwale określono warunki, po spełnieniu których podatnik może skorzystać ze zwolnienia. Projekt uchwały zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wniesienia ewentualnych zastrzeżeń w kwestii przejrzystości zasad udzielania pomocy. Prezes UOKiK w ustawowym terminie nie wniósł zastrzeżeń. 23 listopada podczas wspólnego posiedzenia komisji wypracowana została autopoprawka do przedmiotowego projektu uchwały.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Dariusz Grodziński, pan radny Marcin Małecki. Już pan radny Małecki oddał głos. Pan radny Dariusz Grodziński. 16 głosów za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących. W związku z tym autopoprawkę przegłosowaliśmy. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Punkt 12. Zwolnienie od podatków, uchwała dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych, strony 49-51 materiałów sesyjnych. Zwolnienie wprowadzone niniejszą uchwałą jest kontynuacją dotychczasowego zwolnienia obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020 roku. W uchwale określono warunki, po spełnieniu których podatnik może skorzystać ze zwolnienia. Dokument również został skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ustawowym terminie nie wniósł zastrzeżeń. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. 13. Uchwała dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części, strony 52-54 materiałów sesyjnych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zwolnienie wprowadzone niniejszą uchwałą jest kontynuacją dotychczasowego zwolnienia obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020 roku. W uchwale określono warunki, po spełnieniu których podatnik może skorzystać ze zwolnienia. Projekt uchwały również skierowany został do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ustawowym terminie nie wniósł zastrzeżeń. Ponadto pozytywnie zaopiniowały go komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza, aktualizacja. Miasto Kalisz posiada uchwalony przez Radę Miejską Kalisza i pozytywnie zaopiniowany przez doradcę energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu plan gospodarki niskoemisyjnej. W związku z jego aktualizacją zostały wprowadzone zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla miasta Kalisza
który zawiera propozycje działań naprawczych. Priorytetowym celem dokumentu jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Plan ma także na celu poprawę jakości powietrza poprzez realizację zadań i celów wskazanych przez prawo miejscowe oraz zawartych w programie ochrony powietrza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta, Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Dariusz Godziński. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Tyniec. Granice terenu będącego przedmiotem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Tyniec o łącznej powierzchni około 16,2 hektara obejmują w części teren posiadający ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tyniec oraz w części teren nieposiadający planu miejscowego, będący w użytkowaniu wieczystym miasta Kalisza. Opracowanie planu pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez ustalenie jego przeznaczenia, określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta, Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Pani radna Karolina Sadowska. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 16. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Proszę, pan Eskandarwich. Panie przewodniczący, proszę. No halo, panie przewodniczący. Tak, proszę, niech pan mówi. Ja poproszę o 10-minutową przerwę w celu zapoznania się z autopoprawką, jeśli to jest możliwe. Jest to możliwe. W związku z tym ogłaszam 10-minutową przerwę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
Dobrze. Można prosić o włączenie mikrofonu? Szanowni Państwo Radni, po przerwie wznawiam posiedzenie sesji Rady Miasta. Prosiłbym również przed przystąpieniem do dalszych prac o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Naciskamy przycisk kworum, Szanowni Państwo. Pan Przewodniczący Skandarwich, poproszę o naciśnięcie przycisku kworum. Pan Przewodniczący Mirosław Gabrysiak, poproszę o naciśnięcie przycisku kworum. Pan Radny Dariusz Grodziński, Pan Radny Piotr Mroziński i Pan Radny Łukasz Włodarek, proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Czekamy jeszcze za potwierdzeniem obecności pana radnego Dariusza Grodzińskiego i pana radnego Piotra Mrozińskiego. Czy państwo radni, a jeszcze pan Dariusz Grodziński, czy pan Dariusz Grodziński ma jakieś problemy sprzętowe? Nie. Dobrze. Dziękuję, już wszyscy potwierdzili. W związku z tym wznawiam obrady i przechodzę do punktu 16. Przypominam, uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Od 2013 roku w Kaliszu funkcjonuje metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także kosztów administracyjnych tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Mając na uwadze wzrost kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza, wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów po stronie usługodawców, a także wzrost ilości odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, w celu pokrycia wydatków miasta konieczne jest zwiększenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zarówno jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jak i nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Proszę pana Pawła Bąkowskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o zabranie głosu w tej sprawie. Prosiłbym pana naczelnika. Myślę, że tak, że ten mikrofon spróbujemy tutaj, powinien być słyszalny. Prosiłbym tylko od państwa radnych o pokiwanie głową, czy też nie pokiwanie głową, jeżeli pan naczelnik byłby niesłyszalny. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło gościć na kolejnej sesji Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, pan prezydent, tak jak mówił, zgłosił w dniu dzisiejszą kolejną autopoprawkę, do zaproponowanej treści uchwały. W pierwszej części tej autopoprawki zwrócono uwagę szczególnie na zapisy dotyczące nazewnictwa. Posłużyliśmy się tutaj zmianą wynikającą wprost z ustawy, czyli jeżeli chodzi o pierwsze punkty 1, 5, zapis, który był gospodarowaniem odpadami nieruchomości jednorodzinnych lub nieruchomości wielolokalowych, zastąpiono tutaj nieruchomości. Prosimy o zastąpienie nieruchomości mieszkalnymi, jednorodzinnymi. Przepraszam, nie wziąłem tą. Przepraszam, panie przewodniczący. Proszę.
zastępuje się z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zastępuje się nieruchomości zabudowanymi budynkami wielolokalowymi. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, to tutaj zaproponował pan prezydent dwa zwolnienia wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to zapis artykułu 6k ustęp 4, w którym mówi się o zwolnieniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właśnie... Panie naczelniku, ponieważ mam taką informację, że niektórzy radni nie słyszą pana przez Zooma, w związku z tym tradycyjnie już niejako udostępnię swoje miejsce, a żeby pan, żeby wszyscy radni mieli jasność. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że teraz mnie słychać. To więc pozwolę sobie powtórzyć od początku. Pierwsza poprawka dotyczy zmiany podstawy prawnej. Prosiliśmy tutaj o dodanie między innymi punktu 2a w tej podstawie, który mówi, różnicuje gospodarstwa na zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę wielolokalową. Jeżeli chodzi o punkt drugi w tej autopoprawce, tutaj cytując wprost ustawę, posłużono się nazewnictwem wynikającym wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i powinny być zapisy z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i z nieruchomości zabudowanymi budynkami wielolokalowymi. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, jest to autopoprawka składana na wniosek między innymi Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz pani radnej Kamili Majewskiej. Jeżeli chodzi o ustęp pierwszy, jest to zwolnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ustęp drugi to jest zwolnienie wynikające z ustawy o karcie dużej rodziny. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że w tym przypadku osoba, która będzie mogła uzyskać takie zwolnienie, może skorzystać tylko jednej ulgi w wysokości 6 zł, czyli jeżeli, tak tłumacząc osobowo, jeżeli mamy rodzinę, która posiada kartę dużej rodziny, każdy z mieszkańców będzie mógł uzyskać ulgę od proponowanej stawki w wysokości 6 zł. I podobnie ma się sytuacja w przypadku rodzin o najniższym dochodach, które wynoszą na dzień dzisiejszy 701 zł dla osób samodzielnie gospodarujących oraz 528 zł dla osób w gospodarstwie domowym. W tym przypadku osoby będą mogły skorzystać z ulgi w wysokości 6 zł na każdą osobę. W przypadku, kiedy osoby korzystają z jednego i drugiego przypadku, czyli rodzina liczy powyżej 5 osób i ma kartę dużej rodziny oraz dochód niższy od stawki wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, wtedy przysługuje tylko jedna ulga w wysokości 6 zł. I to by było tyle. Jeżeli będą pytania, to bardzo proszę. Jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Proszę, do dyskusji zgłosił się pan radny Dariusz Godziński. Ja tylko zaakcentuję, że projekt uchwały negatywnie zaopiniowały Komisje Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza nie wypracowała pozytywnej opinii. I czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Już widzę, że pan radny Dariusz Godziński. Proszę, panie radny, udzielam panu głosu. Dziękuję. Ja mam pytania, dwa pytania do całej uchwały i jedno pytanie do autopoprawki. Pierwsze pytanie do całej uchwały brzmi, jakimi instrumentami pan prezydent się posługiwał, żeby dopisać ludzi do systemu brakujących i ile osób przypisał? Bo ja znam relacje od innych samorządowców, w jaki sposób krzyżują ze sobą bazy danych różne i wysyłają pisma, wzywają do wyjaśnień w związku z rozbieżnościami w ewidencji
podatników śmieciowych i innych miejskich ewidencji, jak akty urodzenia, jak 500+, jak meldunki do szkół, jak nabór do przedszkoli. I z tego bardzo duże liczby osób przyrastają po takich wezwaniach do systemu. To jest punkt pierwszy. Pytanie drugie dotyczy tego, czy panu prezydentowi znane są przypadki, i to wcale niedalekie, ponieważ w powiecie kaliskim, gdzie gminy, żeby powiększyć swój rynek, łączą siły, przygotowują swoją spółkę komunalną do usługi bezprzetargowej in-house i robią biznesplan, leasingi sprzętu, plac, zbierają z rynku pracy ludzi i kiedy mają przygotowaną spółkę, wykonawcy inni sami się do nich zgłaszają i sami proponują, że oni tą samą usługę mogą bardziej oszczędnie i gospodarnie zrobić i oferują im niższe stawki. To jest drugie pytanie do pana prezydenta Krystiana Kienastowskiego. I trzecie pytanie to jest do autopoprawki. Rozumiem teraz i czytam te intencje ulgi 6 zł od osoby dla osób z rodzin wielodzietnych i osób, które tam nie spełniają minimum socjalnego dochodu z ustawy. Natomiast to mi na razie przynajmniej, chciałbym dopytać, wygląda jako przepis martwy, ponieważ żeby taką obniżoną stawkę zastosować, to trzeba na deklaracji zgłosić swój stan prawny i faktyczny, czyli przepraszam, nie wiem, czy pan radny mnie słyszy, ponieważ gdzieś tak urwało w pewnym momencie pana radnego wypowiedź. Dopisał do systemu pan prezydent, czy znane mu są przypadki tworzenia spółek komunalnych, które spowodują, że powodują de facto, że wykonawcy dotychczasowi sami się zgłaszają i proponują oszczędności w systemie. I pytanie trzecie, gdzie jest deklaracja, która uwzględnia te 6-złotowe ulgi dla rodzin wielodzietnych i ubogich, nazwijmy to umownie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj odpowiedzi rozumiem, że pan naczelnik, proszę bardzo. Najpierw może pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o ilość deklaracji kontrole, to my wspólnie z Miejską Spółką KTBS wypracowaliśmy pewien system analizowania i zderzania rzeczywiście tych danych. My porównujemy zużycie wody i tam, gdzie ona przekracza powiedzmy tę średnią, która wynika ze średniego zużycia wody, wysyłamy takie pisma z prośbą o korektę deklaracji i z tego co wiem, to ile tych deklaracji przybyło w ostatnim miesiącu z samego tylko KTBS-u, to jest dobrze, tylko żeby tu porównać, no to jest prawie 200 deklaracji w samym KTBS-ie. My ten model, który wypracowaliśmy, przekazaliśmy dalej spółdzielniom mieszkaniowym z prośbą o weryfikację swoich danych, bo pewnie jak pan radny doskonale wie, deklaracje, że w przypadku spółdzielni mieszkaniowych zgłasza spółdzielnia i to jakby po ich stronie jest jakby weryfikacja tych zgłoszeń. Natomiast my oczywiście będziemy dalej nad tym pracować, by ten system maksymalnie w ramach tej opłaty od osoby uszczelniać i będziemy zderzać dane również kolejne. Jeżeli chodzi o przypadki zakładania spółek, no to oczywiście panie radny, z moich informacji, które ja posiadam, żadna spółka nie powstała, żadna spółka, żadnych leasingów ani samochodów nie wzięła. Ja powiem tylko tyle, panie radny, że to Kalisz i miasto Kalisz podjęło konkretne działania w celu
w celu właśnie no, takim, aby taki kolejny podmiot tutaj się pojawił. Jak pan radny doskonale wie, albo nie wie, dlatego informuję, że ten przetarg, który zrobiliśmy ostatnio, on również jakby same zapisy specyfikacji były zmienione w stosunku do poprzedniego, były zmniejszone obszary, tak żeby dać możliwość wejścia innym podmiotom mniejszym, które po prostu no, z tego nie skorzystały. Jaki wynik tego postępowania przetargowego jest, to wszyscy wiemy. Proszę pamiętać, że ta cena, którą my zaproponowaliśmy, ona nie odbiega znacznie od cen, które są w innych samorządach i cena na poziomie 25-30 zł jest po prostu w tej chwili realną ceną za odbiór, natomiast jest bardzo dużo samorządów, które mają tę stawkę znacznie wyższą. Ja tylko przypomnę radnym, że ta ilość tych zgłoszeń, która w systemie brakuje, ona nie jest znacznie wyższa od średniej w całym kraju. Natomiast są takie samorządy, szanowni państwo, gdzie brakuje 90% mieszkańców, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszonych oświadczeń i wtedy taki samorząd ma rzeczywiście realny problem. Ta cena jest oczywiście wynikiem, nie chciałbym wracać tak do wysokości tej stawki, bo ona po prostu wynika z obliczeń. My w zeszłym roku jeszcze nie mogliśmy wiedzieć, ile będzie nas cały system kosztował ze względu na to, że nie było danych z baz BDO. Natomiast w tej chwili my już mamy pełną wiedzę. Wiemy, ile w zeszłym roku było śmieci, wiemy, ile mamy deklaracji oraz znamy, jakie znamy stawki za usługę i dlatego na tej podstawie jesteśmy w stanie i nie możemy przedstawić innych stawek, jak te, które państwo macie u siebie. Jednocześnie wprowadzamy to, czego do tej pory nie było i nigdy w Kaliszu nie było wprowadzonych tych ulg dla rodzin wielodzietnych oraz osób korzystających z pomocy społecznej. Myślę, że to również bardzo ważna i cenna inicjatywa. Natomiast sama deklaracja, która będzie tu rzeczywiście do złożenia dla tych osób spełniająca te kryteria pomocy społecznej, będzie przygotowana po uchwaleniu uchwały i będzie uwzględniała również te zwolnienia. Także to były te trzy pytania, czy jeszcze coś? I chciałem jeszcze coś uzupełnić, ale chyba jeżeli są jeszcze jakieś pytania, bardzo chętnie tutaj odpowiemy. Jest pani skarbnik, są służby finansowe, jest pan naczelnik, także szanowni państwo, możemy oczywiście dopowiadać, natomiast ja tylko przypomnę, że obradował zespół, pracował zespół, to było tam kilkanaście chyba godzin spędzonych wspólnie omawiając tę problematykę, a oprócz tego oczywiście były jeszcze inne spotkania z poszczególnymi radnymi, z klubami, oczywiście z tymi, które no, taką chęć tutaj pracy nad tym systemem, taką rzeczywiście merytoryczną wykazały i ta autopoprawka, którą my tutaj składamy, to jest właśnie wynik tych ustaleń, które my robiliśmy właśnie z tą grupą radnych. Także myślę, że wyczerpałem odpowiedź. Jeżeli jeszcze coś, to bardzo proszę pytać. Dziękuję. Pan radny Dariusz Grodziński, ad vocem, proszę. Tak, do dwóch punktów, na które odpowiedział pan prezydent, bo spółka komunalna połączonych sił tych trzech gmin powiatu kaliskiego, kiedy wpłynął projekt uchwały, nie powstała, ponieważ przyjechali przedstawiciele wykonawców i zaoferowali oszczędności i inne rozwiązania gospodarskie w zakresie odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych, dzięki którym według słów wójtom schodzą z około 22 zł za osobę na opłaty rzędu 18
zł za osobę i to wójtowie uznali za satysfakcjonujące i przestali, zamrozili projekt utworzenia swojej spółki komunalnej, ale mają ten biznesplan i wszystko jakby co przygotowane. Co do ilości 200 osób dopisanych do systemu w TBS-ie, to chciałem tylko powiedzieć, że to wynik grubo poniżej naszych oczekiwań, bardzo poniżej naszych oczekiwań, ponieważ gmina 5000 jedna w powiecie kaliskim, Ceków, Kolonia, od końca sierpnia do końca października wykonała tą pracę i też 200 osób dopisała do systemu, krzyżując ze sobą dane z przeróżnych baz ewidencji ludności, którymi dysponują i wysyłają, te zawiadomienia, więc naprawdę po 2 latach nic nie robienia w tym zakresie, czy niewiele robienia w tym zakresie, to 200 osób przybyłych, to wynik jest naprawdę zaledwie symboliczny. A trzecie pytanie moje dotyczyło, w jaki sposób będzie wykonane przepisy z tej autopoprawki, bo brakuje deklaracji dla ludzi, w którym się pisze imię, nazwisko, adres, ilość domowników i stawka, jaką się płaci globalnie miesięcznie za podatek od śmieci. W moim przypadku to jest 92 zł, ktoś inny pisze swoje możniki. I tam trzeba wyliczyć stawkę i trzeba zaznaczyć w takim razie, z jakich ulg się korzysta. A tego nie mamy. Więc ta autopoprawka z tymi przepisami ciekawymi, chociaż też dla niektórych kontrowersyjnymi, ale ciekawymi i takimi skłonnymi, dobrymi dla rozważenia i poparcia, nie ma tych elementów wykonawczych, na pierwszy rzut oka przynajmniej. To jest to trzecie pytanie, na które w ogóle nie zostało poruszone jeszcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, bo może jest tutaj też problem, czasami jest z łączem internetowym, ale z tego co słyszałem, to pan prezydent zadeklarował, że w momencie, kiedy zostanie podjęta uchwała, wzór deklaracji zostanie opracowany dla mieszkańców Kalisza, tych, którzy będą się ubiegali o ulgi. Już chwileczkę. Natomiast też chciałem zaznaczyć, żebyśmy, bo jeżeli mamy już, teraz niejako ja się wypowiem, jeżeli mamy już tworzyć spółkę miejską, komunalną, która miałaby odciążyć nasz system odbioru odpadów, to może jednak nie idźmy taką drogą, że będziemy pozorować, będziemy zatrudniać ludzi, a później te działania mają tylko na celu to, żeby inne podmioty obniżyły swoje stawki, no bo później będziemy coś musieli z tymi ludźmi zrobić, z bazą, ze sprzętem i tak dalej. Myślę, że najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby to, żeby rzeczywiście, jeżeli bierzemy się już za taką spółkę, to rzeczywiście utworzyć ją w oparciu o albo istniejący już podmiot, dokapitalizować ją i rzeczywiście, żebyśmy powoli stawali się jako miasto konkurencyjni na tym rynku odbioru odpadów komunalnych. Proszę bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałabym wyjaśnić, że nie przygotowaliśmy wzoru deklaracji, ponieważ nie mamy uchwały. Po przegłosowaniu przez Państwa i przyjęciu tej uchwały będziemy wiedzieli, jaki jest kształt deklaracji. Ja dodam również, że zostanie ona przedłożona na najbliższej sesji Rady Miasta. Dodam również, że nie wszyscy mieszkańcy Kalisza będą zobligowani do złożenia deklaracji, jedynie te osoby, które będą chciały skorzystać ze zwolnień. Do wszystkich osób natomiast, do wszystkich mieszkańców Kalisza zostaną wysłane zawiadomienia o tym, że zmieniła się stawka i że takie zawiadomienie stanowi podstawę do dokonania przepisu. Będzie tam również informacja o tym, że jeżeli ktoś chce skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć nową deklarację. Od jutra przystępujemy do opracowania nowej deklaracji. W zasadzie to już mamy przygotowaną, ale musimy wiedzieć, w jakiej postaci Wysoka Rada przyjmie uchwałę dotyczącą stosowania zwolnień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił pan radny Piotr Mroziński. Proszę panie radny, udzielam panu głosu. Dzień dobry, słychać mnie dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgłosiłem się do głosu po to, żeby powiedzieć, że tak, procedujemy dzisiaj na tej sesji chyba najważniejszą uchwałę dotyczącą tej sesji właśnie. Natomiast z uwagi na łącza internetowe i te środki techniczne, ja na przykład kompletnie i nie tylko ja nie wysłuchałem wypowiedzi pana Pawła Bąkowskiego.
To jest jedna sprawa. Natomiast wysłuchałem z kolei dość dobrze wysłania wypowiedzi pana prezydenta, bo tutaj była już wtedy dość dobra łączność. I chciałem tylko też się do tego odnieść, ponieważ rzeczywiście byłem członkiem tego zespołu odpadowego i myślę, że byłem dość aktywnym członkiem tego zespołu i zawsze wyrażałem chęć wszelkich jak gdyby konsultacji w tej sprawie. Więc chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o metodę odpadową od osoby, no to nikt z panów prezydentów nie zaproponował jakichś konsultacji poza zespołem dotyczącej tej metody, ani mnie, ani nikomu z mojego klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Grzegorz Kulawinek chciał się odnieść. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że zespół, którym byli radni poszczególnych klubów, prezesi spółdzieli mieszkaniowych, wspólnot i zarządcy nieruchomości, bo taki zespół tworzyliśmy wspólnie. Spośród czterech metod, które wynikają wprost z ustawy, wytypowaliśmy dwie. I takie rekomendacje przedłożyliśmy panu prezydentowi. Jedną z metod jest oczywiście metoda naliczenia opłaty od ilości zużytej wody, czyli metrów sześciennych, a druga to ilość osób w gospodarstwie domowym. I nad tymi metodami rozmawialiśmy wielokrotnie. Co do metody od osoby, która aktualnie obowiązuje, oczywiście stwierdziliśmy, że poprzez deklaracje, które tak naprawdę wynikają z ilości osób zamieszkałych, a nie zameldowanych, nie daje to nasz pełnej ilości osób w deklaracjach, a tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że brakuje tych osób i płacimy za tych, którzy produkują, a nie ma ich w systemie. Wiemy, że żadna z tych metod nie jest dobra. W ogóle ustawa była zła i o tym też rozmawialiśmy. Druga metoda od wody była to metoda, która była dosyć mocno kontrowersyjna i o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy, więc dziwię się takiemu głosowi tutaj, że jakby nie była konsultowana. Ona wielokrotnie była konsultowana. Każda z tych metod była konsultowana na spotkaniach. Były plusy i minusy każdej z tych metod. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna, pani przewodnicząca Kamila Majewska. Udzielam pani przewodniczącej głosu. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, czy mnie słychać? Słychać wyraźnie. Ja chciałam podziękować za uwzględnienie tutaj w autopoprawce tej mojej prośby. Poza tym jeszcze chciałam odnieść się do spółdzielni, do również tego, że udało się właśnie w KTBS-ie tak, odzyskać te 200 osób. Ja powiem tak, panie prezydencie, że jeśli idzie o nasze kaliskie spółdzielnie, one są ogromne. Takie przedsięwzięcie, gdzie będą one występować do mieszkańców o aktualizację tej deklaracji. Mam nadzieję, że to zostanie wykonane. Zresztą nawet chciałam zadać takie pytanie, czy pan prezydent może ma wiedzę, tak? Czy tutaj spółdzielnie występowały już w sposób pisemny do mieszkańców i jakie są tego ewentualne odzewy. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że trzeba znaleźć tak naprawdę inną metodę, inny sposób, by te deklaracje mogły być częściej aktualizowane i myślę, że no nie mamy co liczyć na to, że spółdzielnie będą z taką akcją bardzo pracochłonną, czasochłonną, występowały o aktualizację częściej. Dlatego ja chciałam tutaj zgłosić taki jeszcze pomysł i taką prośbę. Chciałam poprosić tutaj pana naczelnika Papa Bąkowskiego, o to, by wspólnie ze mną wypracował stanowisko, które moglibyśmy Radzie przedstawić na kolejnej sesji, stanowisko do rządu tak naprawdę, by, i tutaj moja propozycja, by po prostu stworzyć system, w którym będziemy naliczać te opłaty według systemu po prostu PESEL. Wykorzystując system PESEL, ani jedna osoba nie uniknie tak naprawdę płacenia. Doprowadziłoby to do takiej sytuacji, że nie musimy płacić za osoby, które się ukrywają, które nie aktualizują deklaracji, ale tak jak powiedziałam, dopóki nie przepracuje tego rząd, dopóki nie wyjdzie to w formie ustawy i ustawodawca nie umożliwi nam tutaj samorządom
takiego rozliczania się według systemu PESEL, bo myślę, że to będzie najbardziej czytelne. Tak jak powiedziałam, z PESEL-em nikt na mnie nie zniknie. No to wtedy my będziemy ciągle tak naprawdę mieli do czynienia właśnie z tym problemem osób, które ukrywają się, które nie aktualizują tych deklaracji. Także ja zgłaszam gotowość, bardzo bym tutaj prosiła pana naczelnika Bąkowskiego o wypracowanie ze mną wespół takiego stanowiska, które mam nadzieję, że Rada chciałaby w grudniu przegłosować i które moglibyśmy właśnie skierować do rządzących. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja jak sobie przypominam, to pani przewodnicząca już o tym stanowisku też wspominała wcześniej, w związku z tym rzeczywiście ale warto... Nie, nie o stanowisku. Nie warto, o stanowisku rozumiem, z celem. Ale warto. Myślę, że jest to no, taki świeży pomysł. Rozumiem. Wypracowany we współ tutaj jeszcze z kolegą. Natomiast no, myślę, że to będzie jedna z najlepszych metod. Jak powiedziałam, dzięki temu nie uniknie tak naprawdę nikt płacenia w tym momencie tej opłaty. I wtedy dzięki temu my jako mieszkańcy też będziemy mogli. Dziękuję bardzo. Z tego co wiem, to też już zostały podjęte prace międzyresortowe w konsultacji z samorządowcami, aby rzeczywiście dokonać zmiany tej uchwały i może taki głos z Kalisza byłby dodatkowym głosem takim wzmacniającym pracę tego zespołu. Ad vocem jeszcze poprosiła o głos pani radna Elżbieta Dębska. Proszę bardzo, pani radna, udzielam pani głosu. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, pani radna, właściwie troszkę pan przewodniczący ubiegł mnie w tym, co chciałam powiedzieć, bo 4 miesiące temu na nadzwyczajnej sesji w lipcu pani radna Majewska odczytała takie jakby na prędce przygotowane stanowisko Rady Miasta, gdzie zgłaszała potrzebę podjęcia prac legislacyjnych w kierunku stworzenia odpowiednich norm prawnych, które by pozwoliły samorządom uszczelniać ten system gospodarowania tymi odpadami. Minęło 4 miesiące. Pani radna jest wiceprzewodniczącą Rady. Wydawało mi się, że będzie temu nadany jakiś bieg. Niestety nie został. I tu chciałam wyrazić taki swój żal, że te 4 miesiące no, zostały troszeczkę stracone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę już pełnię wiedzy, jaką mamy na temat systemu gospodarowania odpadami i tych niebezpieczeństw, które gdzieś tam z tym systemem się wiążą, to pani przewodnicząca razem właśnie z panem naczelnikiem będą w stanie przedstawić takie stanowisko, które będziemy mogli jednogłośnie jako Rada podjąć, bo wtedy rzeczywiście oczywiście były pewne emocje związane z systemem gospodarowania odpadami, a teraz wydaje mi się, że no, powiedzmy sobie wprost, patrząc na to bardziej na chłodno, widzimy, że takie stanowisko jako wzmocnienie, bo tak jak powiedziałem, takie prace związane ze zmianami w tej ustawie już zostały rozpoczęte, ale warto podkreślić i docenić tutaj inicjatywę pani przewodniczącej, żeby takie stanowisko Rada Miasta Kalisza wypracowała i ja zobowiązuję się do tego, że oczywiście jeżeli takie stanowisko będzie, jak najbardziej będzie ono głosowane na najbliższej sesji Rady Miasta Kalisza. Pani przewodnicząca Kamila Majewska, proszę. Tak. Ja chciałam tutaj podziękować pani radnej. Rzeczywiście zgłaszałam taki pomysł, natomiast wtedy był to pomysł dosyć ogólny, niesprecyzowany, że chcieliśmy poszukiwać w tym pomyśle dopiero instrumentów. Na ten moment myślę, że urodził się już konkretny pomysł. Pomysł, tak jak powiedziałam, wypracowany, który jest, tak jak powiedziałam, konkretnym już w tej chwili pomysłem, pozwalającym właśnie no, doprowadzić do sytuacji takiej, że no, nie będzie szans ucieczki tak, z tego po prostu systemu, z tej płacenia tej opłaty. I myślę, że w tym momencie wspólnie możemy na grudzień właśnie taką uchwałę, takie stanowisko wypracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Ad vocem pan radny Dariusz Godziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Tutaj w imieniu naszego klubu też deklaruję, że do dobrego stanowiska możemy przystąpić. Tylko tu od razu mówimy, żeby iść trochę inną drogą, bo się chyba wydarł
jakiś błąd merytoryczny, ponieważ numer PESEL nie jest w żaden sposób przypisany do miejsca zameldowania, żadnego obywatela, a jak słusznie zauważa radny Chrzanowski, nawet gdyby przypisać kiedyś w przyszłości numer PESEL do zamieszkania, to mielibyśmy pewnie utrudniony dostęp do numerów PESEL obywateli Ukrainy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani radna Kamila Majewska, pani przewodnicząca Kamila Majewska ad vocem, proszę panią radną. Dziękuję. Nie pogradł się tutaj żaden problem, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy wiemy, że mamy sytuację, w której jest wiele osób, które nigdzie nie jest zameldowane i nie można tutaj na ten moment jeszcze meldunku przypisać do numeru PESEL. Natomiast w tym momencie, jeśli będą osoby wyszukiwane po numerze PESEL, to każda osoba będzie musiała zdeklarować tak naprawdę, gdzie zamieszkuje, tak? Niekoniecznie gdzie jest zameldowana, ale tak naprawdę gdzie zamieszkuje i dzięki temu deklarując się, no będzie musiała zdeklarować już miejsce konkretne, miasto, w którym po prostu te pieniądze będzie zostawiała i za śmieci, tak, które będzie po prostu płaciła. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Ja tutaj w nawiązaniu do słów pani przewodniczącej, pani przewodnicząca po prostu proponuje rozwiązania nie tylko dotyczące samorządu kaliskiego, ale rozwiązania ogólne, rozwiązania można powiedzieć ogólnokrajowe i to też trzeba to uwzględnić, że nie chodzi tylko o miasto Kalisz, tylko ogólnie o taką dobrą praktykę dla samorządów w całej Polsce. Pan radny Piotr Mroziński, proszę panie radny. Dzień dobry jeszcze raz. Ja powiem tak, tutaj inicjatywa pani Kamili Majewskiej jest jak najbardziej bardzo cenna i tak jak powiedział tutaj mój przedmówca Dariusz Grodziński, również byśmy się chętnie do niej przyłączyli i oczywiście metodyka jest znana, wiadomo jak to powiązać i tak dalej. Natomiast powiem taka moja osobista refleksja, bo ostatnio naprawdę poświęciliśmy dużo czasu na zespole odpadowym. Ostatni tydzień to 5 godzin pracy na Zoomie. I powiem szczerze, było tam 3 radnych tylko zaangażowanych w to. Natomiast no, dzisiaj słyszę, że pani Kamila no, chciałaby robić ustawy dla rządu i jak gdyby uzdrowić gospodarkę ogólnopolską, a problem mamy tak naprawdę tutaj w samym Kaliszu. Tak? To jest jedna sprawa. I druga sprawa jeszcze raz do wypowiedzi pana prezydenta. Chciałem się odnieść, bo ja nie wiem, czy ja zostałem dobrze zrozumiany. Chodziło mi tylko o to, że skoro wczoraj została tam podjęta decyzja, że państwo odrzucacie metodę od wody i zajmujecie się tylko metodą od osoby, to tutaj cały czas deklarowaliśmy chęć współpracy. Jak gdyby tylko poruszam tą kwestię, że jak gdyby no nie zostało to podjęte i tak naprawdę dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że procedujemy tą uchwałą, a nie inną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu panu prezydentowi, bo pan prezydent też chciał zabrać głos, ja zwracam uwagę, że rzeczywiście też obrady połączonych komisji w dużej mierze rozjaśniły niejako sytuację. Nie będę tutaj gdzieś sprzedawał jakiejkolwiek tajemnicy, jeżeli powiem, że rzeczywiście w wypadku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości my staraliśmy się wypracować jakieś wspólne zdanie i przedstawić między innymi ten wniosek do pana prezydenta odnośnie ulgi dla osób, które mają najniższe dochody. Nie ukrywam, że składając ten wniosek nie zaznaczaliśmy też, bo nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało, nie zaznaczaliśmy do której z metod mógłby się on odnosić, ale poprosiliśmy o taką ulgę. W związku z tym te prace i to zainteresowanie gdzieś tam, zwłaszcza po ostatniej komisji, gdzie zostały przedstawione osiągnięcia zespołu, no jeszcze tym bardziej to wszystko musieliśmy przeanalizować i tak jak powiedziałem, no tu w wypadku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jeszcze zwrócić się o to, żeby no tą uchwałę uspołecznić, uwrażliwić na te osoby, które są najgorzej sytuowane. Oddaję głos panu prezydentowi. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja chciałbym bardzo gorąco przede wszystkim podziękować wszystkim radnym, którzy wzięli udział w pracach tego zespołu. No nie ukrywam, że pan radny Mroziński był w trakcie tych prac bardzo aktywny. No i ja się mogę tylko cieszyć, że radni podeszli do tego bardzo poważnie. Mam nadzieję, że ta praca, którą wspólnie wykonaliśmy, nie pójdzie na marne i
te decyzje, które myślę, że jeszcze nie raz będą przed nami w zakresie tej gospodarki odpadowej, będą podejmowane odpowiedzialnie i z pełnym przekonaniem. Szanowni Państwo, także jeszcze raz bardzo dziękuję radnym Koalicji Obywatelskiej, radnym PiS-u oraz radnym Koalicji Wszystko dla Kalisza i samorządny Kalisz za tę taką merytoryczną i pracę. Chciałbym jeszcze tu, odnosząc się do słów pani Majewskiej, trochę jej broniąc, ponieważ pani radna no, niejednokrotnie tutaj z nami na temat tej gospodarki komunalnej rozmawiała i to, że nie uczestniczyła w jednym czy dwóch spotkaniach, nie znaczy, że na ten temat nie miała wiedzy. Szanowni Państwo, trzy dni temu, dosłownie 23, ja przepraszam, tutaj skorzystam sobie z pomocy, 23 listopada 2020 roku minister klimatu i środowiska swoim zarządzeniem powołał zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Myślę, że to jest idealny moment do tego, byśmy jako samorząd, jako Rada Miasta, byście Państwo takie stanowisko wypracowali. My oczywiście, korzystając tu z wiedzy pracowników merytorycznych, Państwu w wypracowaniu takiego stanowiska pomożemy. I z pomocą ambasadorów naszych, czyli posłów wybranych tutaj z ziemi kaliskiej, z naszego okręgu, będziemy zabiegać o to, by po prostu z tymi naszymi postulatami do tego zespołu dotarli. Ja powiem tylko, że ten zespół, oprócz tego, że jest taki międzyresortowy i skupia no, polityków, którzy no, będą odpowiedzialni za przygotowanie tych zmian ewentualnie, czy rekomendacji, czy w ogóle może zmian do ustawy, wchodzą w skład również organizacje samorządowe, takie jak przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele przedsiębiorców delegowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych delegowani przez różne organizacje oraz przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska czyli Państwowego Instytutu Badawczego. Także, Szanowni Państwo, no już również w tych ośrodkach rządowych w tej chwili myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samorządy mają ogromny problem z tą ustawą. Ta ustawa nie jest doskonała i my jako samorządowcy, ja jako prezydent, a Państwo jako radni miasta, możemy się jedynie cieszyć, że ten temat jest w tej chwili brany do opracowania i mam nadzieję, że ten powołany zespół wypracuje właśnie takie rozwiązania, które po prostu te problemy rozwiążą. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę, która była do tej pory, myślę, że to takie budujące dla nas doświadczenie i zachęcam do dalszej pracy i do wypracowania naszych rekomendacji do zmian w tej ustawie o gospodarce odpadami komunalnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Dziękuję państwu radnym za dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Najpierw poproszę o, przepraszam, pan Dariusz Grudziński, wniosek formalny. Słucham. Tak, proszę państwa, uzgodniliśmy i chciałem w imieniu klubu złożyć jeszcze wniosek formalny do tej uchwały. Projekt zmian. I bardzo chcielibyśmy, jak klub, żeby w paragrafie pierwszym ustęp drugi zastąpić zapis kwoty 31 zł zapisem 28,
żeby w paragrafie pierwszym ustęp trzecim zastąpić zapis kwoty 29 zł zapisem 26 zł, a w nowo dodawanym paragrafie 1b, żeby zapis kwoty 6 zł zastąpić zapisem 3 zł. To jest wniosek formalny do projektu tej uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście za chwileczkę udzielę głosu Panu Prezydentowi, bo tutaj prosił mnie o głos. Natomiast ja mam prośbę do Pana Radnego Dariusza Grodzińskiego. Przy pomocy czatu na Zoomie prosiłbym o przesłanie tej poprawki, bo i tak będziemy musieli ogłosić chwilę przerwy, żeby wprowadzić ją do systemu, do głosowania. Ale najpierw jeszcze wysłuchajmy Pana Prezydenta. Proszę Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Panie Radny, ja niestety muszę tutaj stanowczo zareagować w przypadku próby zmiany tych stawek. Szanowni Państwo, stawki nie biorą się z Księżyca albo powiedzmy z takiej decyzji politycznej. One wynikają po prostu z wyliczeń. My nie będziemy w stanie takiej uchwały, o której mówi Pan Grodziński, przedstawić do RIO, ponieważ no, nie będziemy w stanie jej uzasadnić. My już w tej chwili wiemy i wszyscy wiedzą, przecież te tematy były niedawno przez RIO badane, że w Kaliszu system się nie bilansuje, że brakuje 9 milionów w nim, a w tym zakresie, bo ani ilość śmieci, ani przecież ceny się znacznie nie zmieniły, także my nie możemy po prostu tak majstrować przy tych cenach. Stawka 29 i 31 to wynikają nie z tego, że ja sobie tak życzę albo nie wiem, pani skarbnik czy pan naczelnik sobie taką kwotę wymyślił, tylko po prostu ona bilansuje nam system i nie możemy tych stawek zmieniać. Dziękuję. Także bardzo proszę szanownych radnych, aby ten wniosek odrzucili i przegłosowali tą autopoprawkę w takim kształcie, w jakim przedstawiłem tutaj w ramach rozszerzenia porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem przed chwilą, prosiłbym Pana Radnego o przesłanie przy pomocy czatu na Zoomie tejże poprawki. Natomiast, ponieważ to chwileczkę zajmie trochę czasu, ile Pani Jelu? 5-minutową przerwę ogłaszam, żebyśmy po prostu mogli wprowadzić do systemu wniosek Pana Grodzińskiego.
realizacji porządku obrad i będziemy głosowali wnioski pana radnego Dariusza Grodzińskiego. Poprosiłbym państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. I za chwileczkę udzielę głosu panu radnemu Grodzińskiemu, ponieważ chciał zabrać głos ad vocem. Pan radny Radosław Kołaciński, pani radna Barbara Oliwiecka, pan radny Marcin Małecki, pan radny Sławomir Lasiecki i pani radna Karolina Sadowska. Proszę o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Prosiłbym o potwierdzenie obecności jeszcze przez państwa radnych Sławomira Lasieckiego, Marcina Małeckiego, Radosława Kołacińskiego i panią radną Karolinę Sadowską. Pan radny Radosław Kołaciński, pan radny Marcin Małecki, pani radna Karolina Sadowska. Proszę o potwierdzenie obecności na obradach. Teraz już tylko pan radny Marcin Małecki, pani Karolina Sadowska. Pani Karolina Sadowska. Czy pani radna Karolina Sadowska słyszy mnie? Czy są jakieś problemy techniczne? Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński prosił o zabranie głosu ad vocem. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, ad vocem do pana prezydenta, ale także do pana przewodniczącego, to nie jest tylko wyłącznie moja poprawka, tylko wygłoszona moim głosem. To jest poprawka co najmniej 8 radnych z większą ilością, nie mam chwilowo teraz kontaktu. Natomiast prośba, żebyśmy dali też ulgę tak zwanym zwykłym ludziom. Ten system i tak się już nie bilansuje. Ponieważ wczoraj w wyniku takich koalicyjnych ustaleń w gronie tylko i wyłącznie koalicjantów do precyzyjnie wyliczonych 30 milionów złotych wprowadzacie państwo jeszcze bez przepisów wykonawczych, ale już ubytek pieniędzy w systemie, więc system już się nie bilansuje. A musimy zgłosić tą poprawkę, żeby też o mieszkańców tych ciężko pracujących Kalisza zadbać. I proszę państwa, jak się ma kontakt z pracownikami socjalnymi, to oni czasami wyją z jakiegoś poczucia bólu i niesprawiedliwości, ponieważ osoby, które oni obsługują w MOPS-ach albo w innych urzędach, które do nich się zgłaszają, suma ich benefitów różnych socjalnych przewyższa wynagrodzenie tych urzędników. I ja moralnie jestem zobowiązany, żeby w jakiś sposób to wyśrodkować i państwa też o to proszę, a system i tak już się nie bilansuje, bo wczoraj tylko w gronie osób stanowiących koalicję państwo go rozszczelnili. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo panu radnemu, jeżeli chodzi o pana propozycje. Natomiast ja nie ukrywam, oczywiście za chwilę będziemy głosowali te wnioski, natomiast mam pewne wątpliwości związane z tym, że jeżeli mamy na zasadzie takiej, że jest system ma wyliczony jakiś poziom przychodów,
Wiemy doskonale, że system powinien się samofinansować i my jako Rada Miasta, ewentualnie przyjmując te poprawki, z założenia bierzemy i podchodzimy do tego, że złamiemy te zasady. Ja mam pewne wątpliwości, czy nie będzie problemu, jeżeli chodzi o status prawny tej uchwały. Ale tak jak powiedziałem, to są moje wątpliwości. Nie wiem, czy będzie je podzielał nadzór ze strony pana wojewody. I oczywiście przegłosujemy poprawki zaproponowane przez pana Dariusza Grodzińskiego w imieniu, rozumiem, Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, pierwsza poprawka. Najpierw autopoprawka, tak? Najpierw będziemy głosowali autopoprawkę, a później będziemy głosowali poprawki wniesione przez pana radnego Dariusza Grodzińskiego. Czyli jako pierwsza będzie autopoprawka wnoszona przez pana prezydenta z uwzględnieniem propozycji zawartych przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przez panią radną, panią przewodniczącą Kamilę Majewską. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty? Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan radny Artur Kijewski. 14 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki. I teraz, kiedy autopoprawka jest już przyjęta, możemy głosować nad poprawkami pana, zgłoszonymi przez pana radnego Dariusza Grodzińskiego. Wniosek formalny Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, aby w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w paragrafie 1 ustęp 2 zapis kwoty 31 zastąpić zapisem 28 zł. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o odpowiednie naciśnięcie przycisku. Pan radny Lasiecki Sławomir i pani Kamila Majewska. Za 10 radnych, przeciw 13. W związku z tym ta poprawka została odrzucona. Przechodzimy do drugiego wniosku. Wniosek formalny Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, aby w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w paragrafie 1 ustęp 3 zapis kwoty 29 zastąpić zapisem 26. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiednie przycisku. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Dziękuję. 9 głosów za, 13 przeciw, 1 wstrzymujący się. Wniosek został odrzucony. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wniosek formalny Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, aby w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w paragrafie 1b zapis kwoty 6 zł zastąpić zapisem 3 zł. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. 10 głosów za, 13 przeciw, nie było głosów wstrzymujących. W związku z tym wniosek formalny i ta poprawka została odrzucona. Dziękuję. Teraz przechodzimy do przegłosowania uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Marcin Małecki. Dwanaście głosów za, 11 głosów przeciw. W związku z tym stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pani Elżbieta Dębska, pani radna Elżbieta Dębska, proszę jeszcze o oddanie głosu. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2020 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawki do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Poproszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Przygotowaliśmy autopoprawki, które złożyli kierownicy wydziałów i jednostki organizacyjnej miasta. Wymagały one z uwagi na termin realizacji tych zadań takiej konieczności, aby jednak jeszcze wprowadzić te zmiany do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej. Kwota dochodów i wydatków zwiększa się na podstawie wprowadzonej autopoprawki o 45 798 zł 44 grosze w budżecie powiatu. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 37 120 zł 37 120 291 zł 79 groszy. Tyle samo, co przedstawiałam przy wprowadzaniu zmian do budżetu. Jeżeli chodzi o autopoprawki, omówię je Państwu. Wydział Rozwoju Miasta złożył 3 wnioski. Pierwsza z nich na kwotę 150 tysięcy dotyczy powstałych oszczędności na zadaniu pod nazwą zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu w wysokości 150 tysięcy złotych. Wydział Rozwoju Miasta prosi o wprowadzenie korekty polegającej na zmniejszeniu wydatków na tę kwotę
i wprowadzeniu nowego zadania pod nazwą Bulwary nad Prosną, w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie mostu teatralnego w Kaliszu oraz koncepcja architektoniczno-techniczna budowy bulwaru na lewym brzegu rzeki Prosny w rejonie Alei Wolności w Kaliszu. Drugi wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta na kwotę 7 tysięcy złotych. Wydział wnosi o wprowadzenie korekty polegającej na wprowadzeniu nowego zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kaliszu. Kolejny wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Wnosi on o wprowadzenie korekty polegającej na zwiększeniu zadania pod nazwą przebudowa ulic w centrum miasta, ulica Śródmiejska, ulica Zamkowa, ulica Piskorzewska w ramach projektu pod nazwą Kalisz Kurs na rewitalizację. Jest to kwota 112 tysięcy. Wprowadzona zmiana wynika z wystąpienia różnic w powierzchni nawierzchni na poszczególnych ulicach pomiędzy programem funkcjonalno-użytkowym a wykonaną przez wykonawcę dokumentacją projektową. Konieczne jest zwiększenie wkładu własnego miasta, dlatego proponuje się w związku z tym zmniejszyć środki na zadaniu pod nazwą poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE na wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza, które zostało zakończone i po podpisaniu aneksu z wykonawcami powstały oszczędności. Wniosek złożony przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na kwotę 44 090 zł 44 groszy. Z uzasadnienia do wniosku wynika, że zawarto umowę, na podstawie której otrzymano środki. Ten grant powierzony jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Środki te zostaną przekazane na dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych złożył wniosek na kwotę 1708 zł, co wynika z porozumienia zawartego pomiędzy miastem Kalisz a powiatem pleszewskim na sfinansowanie kosztu uczestnictwa jednego mieszkańca powiatu pleszewskiego w zajęciach prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył wniosek na kwotę 20 tysięcy zł. W budżecie miasta Kalisza na 2020 rok ujęto do realizacji zadanie pod nazwą dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych, w tym wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Zadanie to realizowane jest w ramach środków finansowych pochodzących z opłat i kar na zakorzystanie ze środowiska. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 148 tysięcy zł. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców miasta wykonaniem przyłącza kanalizacji do miejskiej sieci sanitarnej na realizację wypłat dotacji w kwocie 20 tysięcy złotych zabezpieczamy tym wnioskiem środki. I ostatni wniosek złożony przez geodetę powiatowego, naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii i naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta na kwotę 20 tysięcy złotych. Ta zmiana, co wynika z uzasadnienia, dotyczy aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pod nazwą Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej związanego ze zmianą poziomu dofinansowania realizacji projektu. To wszystkie wnioski złożone w ramach tej autopoprawki. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni państwo radni, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto jest się wstrzymał od głosu, proszę o naciśnięcie przycisku.
Pan radny Marcin Małecki. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję za przyjęcie autopoprawki numer 1. Teraz proszę o przegłosowanie autopoprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Grzegorz Fiałkowski. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję za przyjęcie autopoprawki. Proszę również o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami, przepraszam. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Przechodzimy do punktu 19. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Proszę Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej, który przed momentem przedłożyłam Państwu, w ramach dwóch autopoprawek wprowadzamy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. W przedsięwzięciu pod nazwą Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 7 332 208 zł 58 groszy i limit 2020 roku do kwoty 5 482 069 zł 80 groszy. Przedsięwzięcie zostało zakończone i po podpisaniu aneksów z wykonawcami oszczędności na zadaniu przeznacza się na zadanie pod nazwą Przebudowa ulic w centrum miasta, ulica Śródmiejska, ulica Zamkowa, ulica Piskorzewska w ramach projektu pod nazwą Kalisz kurs na rewitalizację. Przedsięwzięciu pod nazwą Przebudowa ulic w centrum ulica Śródmiejska, ulica Zamkowa, ulica Piskorzewska w ramach projektu pod nazwą Kalisz kurs na rewitalizację zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5 232 408 zł 18 groszy, limit 2020 roku do kwoty 5 232 408 zł 18 groszy. Przedsięwzięciu pod nazwą Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 499 988 zł 10 groszy, a także limit na 2020 rok. Przedsięwzięciu pod nazwą Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8 547 721 zł 58 groszy, a także limit 2020 roku. Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego ze zmianą poziomu dofinansowania projektu. Stosownie do powyższego proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, wspomnę tylko, że projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, najpierw proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
pan radny Tomasz Bezen. Głosy za, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, przyjęliśmy autopoprawkę. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Radosław Kołaciński. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 20. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana na komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Tomasz Bezen, pan radny Grzegorz Chwiałkowski, proszę o oddanie głosu. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 21. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Rada miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Ja jeszcze poproszę pana. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 22. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radny Tadeusz Skarżyński zrezygnował z członkostwa w Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Natomiast radny Tomasz Bezen wyraził chęć członkostwa w tejże komisji. Zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Mirosław Gabrysiak, pan przewodniczący. Proszę panie przewodniczący, udzielam głosu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu przewodniczącemu. Chciałem też zmienić, dopisać się jeszcze do Komisji Rozwoju Mienie Miasta i Integracji Europejskiej. Przewodniczący deklaruje swój akces do Komisji Rozwoju. Możemy głosować. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Rozumiem. Czyli tutaj będzie kwestia związana z tym, że jest oświadczenie woli pana przewodniczącego, w związku z tym będzie pan już członkiem komisji od miesiąca grudnia, natomiast też będzie przygotowana stosowna uchwała, która będzie to jeszcze potwierdzać. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
pan radny Radosław Kołaciński. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych, jeden wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 23. Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako jednostka budżetowa miasta Kalisza działa na podstawie statutu określającego w szczególności jego nazwę, siedzibę i obszar działania. Prezydent miasta Kalisza na wniosek dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, mając na celu usprawnienie procesu zarządzania drogami, w szczególności poprzez efektywne wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o drogach publicznych, uznał za zasadne przekazanie innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza obowiązków wykonywanych dotychczas przez MZDiK w Kaliszu, a związanych z komunikacją miejską. Tego rodzaju zmiana kompetencyjna pociągnęła za sobą konsekwencje w postaci potrzeby dostosowania nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej statutu do aktualnego zakresu zadań Zarządu Dróg Miejskich. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Dariusz Godziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Chcemy powiedzieć tutaj jednoznacznie, że to jest dobry kierunek. Tą postulowaliśmy o to ja osobiście, radny Kołaciński, radny Chrzanowski o tych zmianach już wcześniej. Przeciwialiśmy się w ogóle tamtym zmianom, które w poprzedniej kadencji bodajże wiceprezydent Kijewski tutaj wprowadzał. Więc bardzo dobrze, że ta część zostaje w Zarządzie Dróg Miejskich wprowadzona. Pytanie dotyczy sytuacji kadrowej w ZDM, w Zarządzie Dróg Miejskich i w Urzędzie Miasta Kalisza. Ile osób, czy będą przenoszone do pracy zarządu, do Urzędu Miasta, na jakich zasadach, co z wicedyrektorem Zarządu Dróg Miejskich, który miał być powołany właśnie do, miał się zająć kwestią transportu publicznego. Jak to jest rozwiązane, jak to jest przygotowane? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy tutaj pana dyrektora jakby na łączach, jeżeli chodzi o kwestie związane z ewentualną odpowiedzią? Czy, szanowni państwo, ja rozumiem, że oczywiście pan radny może uzyskać taką odpowiedź, jeżeli sformułuje ją jako pytanie na piśmie, ale też w chwili obecnej no, dyskutujemy nad tym projektem uchwały. Czy ktoś z Zarządu Dróg i Komunikacji, czy jest ktoś, kto byłby w stanie udzielić odpowiedzi panu radnemu? Bo ja rozumiem, że pan radny może sformułować i dostanie odpowiedź, natomiast rozumiem, że taka wiedza by mu się też przydała w chwili obecnej, przynajmniej częściowo. Ja mam taką prośbę, gdybyśmy mogli poprosić kogoś z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji, połączyć się, żeby wszedł na Zooma i ustosunkował się do... Pan radny Dariusz Godziński, ad vocem, proszę. Ja myślę, że ta decyzja w swojej istocie jest na tyle dobra, że jak już nikogo nie ma, to nie będziemy przedłużali i tak my ją poprzemy, bo to jest dobra decyzja w swojej istocie. Natomiast ja dopytam i będziemy tutaj pilnowali jakiś raz. Rozumiem. Czyli w chwili obecnej przechodzimy do głosowania, natomiast tutaj zobowiązujemy Zarząd Dróg Miejskich do udzielenia odpowiedzi na pana radnego pytania. Dróg i Urząd Miasta Kalisza, bo rozumiem, że oczywiście. Dobrze. Szanowni państwo, dziękuję w takim razie panu radnemu za wyrozumiałość i przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Tomasz Bezen jeszcze proszę. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały.
Przechodzimy do punktu 24. Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunku i trybu przyznawania stypendiów. W listopadzie 2005 roku Rada Miejska Kalisza w celu uhonorowania wielkiego Polaka i przyjaciela wszystkich ludzi podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. Proponowane zmiany są następstwem epidemii COVID-19 i działań Rady Ministrów podejmowanych w celu ograniczenia skutków epidemii. Ze względu na fakt, że projekt uchwały nie był przedmiotem obrad żadnej komisji, poproszę panią Ewelinę Dudek, naczelnika Wydziału Edukacji, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Projekt, który przedstawiamy, jest konsekwencją zmian w organizacji roku szkolnego ogłoszonych w sobotę, minioną sobotę, i zmianą, przesunięciem ferii zimowych, które, jak wiemy, rozpoczną się zaraz z początkiem roku szkolnego i potrwają do połowy stycznia. I aby móc dać szansę skorzystania z przyznania stypendium wszystkim tym, którzy spełnią warunki, chcemy wprowadzić zapis, który pozwoli określić przez pana prezydenta w wyjątkowych sytuacjach, a taką sytuacją jest niewątpliwie epidemia COVID-19, terminu składania wniosków na drugi semestr roku szkolnego, bowiem obecny zapis w paragrafie drugim, ustęp 5, mówi nam, że stypendia, wnioski o przyznanie stypendium na drugi semestr roku szkolnego składa się do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przed rozpoczęciem ferii. Konsultując to ze szkołami, z placówkami, każda placówka może sama określić na dzień dzisiejszy organizację roku szkolnego i wiemy, że część szkół określiła zakończenie pierwszego semestru w połowie stycznia, część na koniec stycznia, część przed samym rozpoczęciem ferii szkolnych, czyli tych, które miały się rozpocząć w połowie lutego, bo tak pierwotnie w Wielkopolsce miały rozpocząć się ferie. W związku z powyższym nie byłyby dzieci w stanie dotrzymać tego terminu, bo przesunięcie terminu rozpoczęcia zimowych ferii nastąpi z dniem 5 stycznia. Tym samym w tych wyjątkowych okolicznościach proponujemy wprowadzenie zapisu w paragrafie drugim po ustępie 5, dodamy ustęp 5a. W wyjątkowych sytuacjach prezydent miasta Kalisza może określić termin składania wniosków na drugi semestr roku szkolnego. Pozostałe zmiany są jak gdyby porządkowymi. Chcemy po prostu móc dać szansę, żeby dzieci z obecnego trwającego semestru roku szkolnego mogły złożyć w odpowiednim czasie wnioski na przyznanie stypendiów. Dziękuję. Jeśli są pytania, to... Dziękuję bardzo. Pani naczelnik, czy ktoś z państwa radnych ma pytania odnośnie uchwały? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Panowie radni Tomasz Bezen i Sławomir Chrzanowski, proszę o oddanie głosu. Pan radny Tomasz Bezen. Myślę, że pan radny dołączy do nas. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Tym samym przeszliśmy przez punkt 5 rzymski. Przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020
Z informacją zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji do wiadomości. Następny. Przyjęcie informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Do Urzędu Miasta Kalisza w dniu 8 października 2020 roku wpłynęło pismo prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z informacją dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Kaliszu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na rok 2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku. Równocześnie prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu prosi o wskazanie podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Prezydent Miasta Kalisza na podstawie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy oraz wyżej wymienionego rozporządzenia wyznaczył podmioty wskazane w przekazanym Państwu zarządzeniu. Czy mają Państwo uwagi co do tej informacji? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji bez uwag. Przechodzimy do kolejnego punktu, siódmego, odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu ósmego, interpelacje. Przypomnę jedynie, że interpelacje i zapytania należy również kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Interpelacje. Jeżeli żaden z Państwa jeszcze nie zabiera głosu, to ja sobie pozwolę przeczytać swoje interpelacje. Szanowni Państwo, pierwsza z nich dotyczy remontu, czy może inaczej, parkowania samochodów na terenie Kaliskiej Starówki. Remont Kaliskiej Starówki nabiera coraz większego tempa. Wymieniana jest nawierzchnia ulicy Zamkowej i Śródmiejskiej, a w planach jest remont płyty głównego rynku. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza zwrócono jednak uwagę na problem aut, które nie przestrzegając obowiązujących przepisów wjeżdżają na płytę głównego rynku, często tam nawet parkując. O ile należy zrozumieć obecną sytuację i powiązanie tego ożywionego ruchu z dowozami żywności z okolicznych punktów gastronomicznych, to trzeba zwrócić uwagę na osoby notorycznie łamiące przepisy. W związku z tym moje pytanie, to jest pytanie, jakie działania podejmie Urząd Miasta w celu zapewnienia przestrzegania ograniczeń w ruchu samochodowym na płycie głównego rynku. Jak już powiedziałem, jest to pytanie w dużej mierze zainspirowane moją działalnością w Komitecie Rewitalizacji i też pytaniami, które i stanowiskami, które opracowywał między innymi pan Radosław Gąsior. Drugie pytanie to jest kwestia związana z obszarem wokół Kaliskiej Rogatki i Akceleratora Kultury. Obiekt, wiadomo, ma zapełnić troszeczkę tę pustkę po braku Miejskiego Ośrodka Kultury. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy na kiedy przewidziane jest otwarcie Akceleratora Kultury oraz czy będą odpowiednie środki na wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt multimedialny, projektory, ekrany, podświetlane tablice, również tablice zewnętrzne. Trzecia interpelacja dotyczy Kaliskiego Skateparku, a dokładniej można powiedzieć miejsc parkingowych w pobliżu tego skateparku i chodzi o to, czy miasto Kalisz przewiduje wybudowanie parkingu dla aut przy ulicy Wioślarskiej. One tam w chwili obecnej, może w chwili obecnej nie ze względu na porę roku, chociaż też się zdarzają, ale tam parkują najczęściej na terenie zielonym, na terenie trawnika i moje pytanie brzmi, czy mamy zamiar zająć się tą sprawą i czy będziemy budować parking, ponieważ bardzo często jest tak, że z różnych stron miasta przyjeżdżają tam osoby ze swoimi chociażby dziećmi, które korzystają ze skateparku. I ostatnia interpelacja dotyczy ostatniego sukcesu jednej z kaliszanek, która zwyciężyła w konkursie przystanku historycznego IPN Chicago Wiktoria Warszawska 1920-2020. Wygrał jej piękny projekt tabliczki, który będzie upamiętniał groby, przepraszam, bohaterów wojny polsko-bolszewickiej na ziemi amerykańskiej. Ja chciałem się zwrócić do pana prezydenta z pytaniem, czy możliwe jest z uwzględnieniem praw autorskich, aby tabliczki według takiego projektu naszej tej rodowitej kaliszanki, oznaczały również miejsca pochówku bohaterów zmagań z bolszewicką Rosją, znajdujące się na terenie Kalisza. To są moje interpelacje. Czy ktoś z Państwa w międzyczasie chciał zgłosić interpelację?
Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11. Obywatelskiego. W tym wypadku żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym płynnie przechodzimy do punktu 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 32. sesji. Następna 33. budżetowa odbędzie się 29 grudnia 2020 roku o godzinie 12. Dziękuję Państwu radnym, dziękuję Pani Mecenas, Pani Skarbnik, Pani Naczelnik, dziękuję Paniom z Kancelarii, Panom Wiceprezydentom oczywiście i Panu Prezydentowi również. Dziękuję wszystkim Panom tutaj z obsługi technicznej, jeżeli chodzi o transmisję. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.